Jak postępować z niemieckimi samolotami w razie odnalezienia samolotu nieprzyjacielskiego? Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 4 września 1939, a więc dokładnie 83 lata temu. Armia Polska wytrzymała uderzenie całej militarnej potęgi niemieckiej. Błyskawiczny atak niemiecki sparaliżowany. Bohaterscy obrońcy Westerplatte, trzymający ten skrawek polskiej ziemi w Gdańsku, dokumentują nasze doń prawa. Armia nasza zniweczyła zamiar wroga i trzyma w swym ręku Pomorze. Główne masy wojska niemieckiego uderzyły na Polskę od południowego zachodu. Operacje obejmują Podhale i ziemię śląską. Tutaj Hitler rzucił swe główne siły zmotoryzowane. Atak jego wspomagało silne lotnictwo niemieckie. Śmierć i zniszczenie złoczyńcom, którzy zbombardowali Jasną Górę. Ogromnym wstrząsem, który wywołał rosnącą z chwili na chwilę falę oburzenia, stała się wiadomość o bombardowaniu Jasnej Góry. Bestialstwo Niemców mordujących kobiety, dzieci i bombardujących bezbronne wsi przyczynia się do jeszcze większej zaciętości całego narodu. Nikczemna zbrodnia floty niemieckiej. Niemcy storpedowali statek z cywilnymi pasażerami. 200 mil na zachód od Wysp Hebryckich został storpedowany brytyjski parowiec, na którego pokładzie znajdowało się 1400 pasażerów. Wśród nich znaczna część obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanadyjczyków powracających do Ameryki. Nerwy Hitlera szaleją. Podpalacz świata pisze orędzia do przerażonych i okłamanych Niemców. Donoszą z Berlina, że wiadomości o wypowiedzeniu III Rzeszy Wojny przez Anglię i Francję podziałały na ludność stolicy Niemiec jak grom z jasnego nieba. Przerażenie Berlińczyków było tym większe, że propaganda hitlerowska tumaniła do ostatniej chwili ludność Rzeszy, iż Anglia i Francja nie pospieszą Polsce z pomocą. Wczoraj na przedmieściu Berlina zorganizowano manifestację robotniczą pod hasłem „Precz z wojną, precz z Hitlerem”. Manifestacje te gestapo zdławiło w sposób bezwzględny. W ciągu niedzieli Hitler wydał aż 4 orędzia skierowane do narodu niemieckiego, członków NSDAP i żołnierzy. Wszystkie te orędzia, pełne są niskich kłamstw, świadczą o fatalnym stanie nerwowym kanclerza Hitlera. Jak postępować z niemieckimi samolotami w razie odnalezienia samolotu nieprzyjacielskiego? Na skutek przymusowego lądowania, strącenia lub zniszczenia należy załogę, jeżeli żyje, oraz wszelkie znalezione przedmioty, w szczególności mapy i notatki, odstawić do najbliższego posterunku lub władzy wojskowej. Znalezionych przedmiotów i papierów nie można w żadnym wypadku niszczyć lub przechowywać. A teraz czas na retroreklamy. Napoleon, Plac Trzech Krzyży 2. Aktualny film szpiegowski, szyfr 413. W przerwach przez mikrofon wiadomości z ostatniej chwili. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19:00. Pozdrawiam!